Siemanko, dziwadełka, z tej strony Tchalas i dzisiaj, jak widzicie, kolejny odcinek z Gry o Tron. Kwestia teraz jest taka, jak widzicie, 5 milionów mocy jest wbite, więc jest ok. Tutaj widzę, że ktoś chce mnie dodać do znajomych. Mani, ok, dobra. W każdym razie stało się tak, że ja zostałem liderem gildii tutaj. O, widzę, że mogę sobie poodbierać. Haha, za darmo. Jak za darmo, to każdy Polak bierze, co nie? Dobra, więc w każdym razie ja zostałem tutaj liderem gildii. Moje przymierze, teraz jest moje. Aktualnie. Podbiliśmy fort. Fort, który jest przydatny, muszę szczerze przyznać. Tutaj właśnie. On daje dodatkowe 20% do ataku łuczników, co jest bardzo pozytywne. Były tu też walki z... Nie wiem, czy mam jeszcze raporty. Nie, raporty pousuwałem ze smokami, bo teraz jest taki event, gdzie można zdobyć mianowicie nowego smoka. Tylko że stary musi być na 50 levelu, więc no to jest takie trochę, wiecie, no... Jakby na to nie patrzeć, nie? No... Buduję sobie zamek teraz, jak widzicie, na 19 poziom. Ja go wybuduję na 21, już będzie spoko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Codziennie o 1 jest reset i od pierwszej w nocy można na nowo wszelkie rzeczy tutaj robić. A takie podstawowe to oczywiście tutaj plac ćwiczebny, czyli takie koloseum. Tutaj jestem 60, no 6 na 9 jestem. Okej. Okay. No nie mam za dużo tych diamentów, bo musiałem wydać na to właśnie, żeby dołączyć do ruszenia, bo normalnie nie trzeba. Musiałem zakupić za to wytrzymałość. Wytrzymałość to jest to. Dzięki temu możemy atakować obozy rebeliantów, tylko teraz problem jest mianowicie taki, że atakowanie kosztuje 200, natomiast najazd na takiego smoka kosztuje 300. No ale fajna rzecz i pojawia się on tylko... A właśnie, tarczę muszę włączyć. Pojawia się on tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś znajdzie w elicie tutaj tych rebeliantów takiego tokena, który po prostu daje możliwość przywoływania tego smoka. Niestety ja jeszcze nie miałem tutaj. A tutaj mam mark, no to jest akurat event, tak jak mówiłem, zdobyłem tylko 5, a tymi esencjami, natomiast tutaj będzie można zwiększać najprawdopodobniej poziom drugiego smoka. Tutaj mam 84 esencje ognia, oznacza to, że jeszcze 16 i będę mógł swojego tutaj smoka wyhodować już na dorosłego. Niestety nadal nie będzie on wtedy mógł mieć tutaj 50, ponieważ będzie miał maksymalny poziom 45, co oznacza, że będę musiał uzbierać 150 esencji, tak czy siak, nawet jak zdobędę jajo, żeby w ogóle odblokować tego smoka. No dlatego też nie jest to zbyt fajne i jest dosyć czasochłonne. Wielkie wydarzenie, nie wiem co tutaj... O, festiwal. Zobaczcie, jakie rzeczy dostałem. Ja cię kręcę, ale fajnie. Fajnie, bo mi się wszystko udało. Okej, okay, ja jestem zadowolony i się cieszę. W takim razie, Okej, okay. Jak widzicie, tutaj jest mnóstwo eventów, gdzie dostaje się coś za darmo. To jest spory plus. Będę musiał kwaterę chorążego tutaj zrobić. O, kuźnia. Item mi się wykuł. I teraz się zastanawiam właśnie na tym, co tutaj sobie kuć dalej. I najprawdopodobniej... Tutaj widzę, wszystkiego mi brakuje. Ponieważ ja akurat bardzo, ale to bardzo średnio jestem... Tu mam tempo szkolenia za to, ale ja w ogóle nie jestem pod kawalerię. Ale pod łuki by mi się przydało, tak. Więc no, pod łuki myślę. Okej, okay, dobra. Ulepszamy. Potwierdzamy. Wykuwamy. No i za 3 godzinki już będę miał na niebieskim w tym momencie. Jeszcze 2 i będzie to legendarny. Fajna sprawa jest też taka, że tutaj niedługo loteria, jak widzicie, sklep loterii. I można za 200 sobie zakupić jakąś tam premię.
i tutaj legendarną, nie? I ja się tak zastanawiam właśnie nad tym, ponieważ chwilowo nie jestem osobą, która prowadzi ruszenia, a i tak większość tutaj osób, które... No i tak większość zamków, które atakuję, tak naprawdę podbijam. Zastanawiałem się nad premią do gromadzenia zasobów. Aczkolwiek chyba to nie jest aż takie konieczne, więc myślę, że może do... No, to jest do zdrowia. Zdrowia, do obrony, no, do premia do ataku łuczników jest. Premia do zdrowia, zdrowia, obrony. No, tylko do ataku łuczników. Atak. Zmniejsza atak wrogich łuczników i dodaj tę wartość wszystkim oddziałom łuczników. Można tak zredukować do 24. Myślę, że jak już to bym brał. Tutaj mamy za to takie, no, fragmenty, które mega rzadko wypadają. No ale teraz przez to właśnie, że widzę, że nie mam tutaj tego, właśnie tej legendarnej, bo ja chciałem do pichurów sobie tutaj dodać, to niestety chyba sobie to podaruję. No ale dobra, mniejsza o to. W każdym razie mój smoczek sobie lata. Zobaczymy, czy przez 12 godzin jest całkiem możliwe, że wyleci mi po prostu jajo. Nieważne jak to brzmi, wyleci mi jajo tego nowego smoka. Tutaj wysiłek, ekspedycja. Muszę jeszcze użyć 800. Żeby dostać więź. Niestety chyba najprawdopodobniej mi się to nie uda. No nie uda mi się to do pierwszej tutaj w nocy. Dlatego też tworzę sobie badanie tutaj, które sprawia, że przyspiesza mi się, że po prostu zwiększa mi się szybkość tutaj odnawiania tej energii. Co jest bardzo pozytywne. A ble, 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 ble. Okej, dobra. Stworzyłem grupę w ogóle, która się nazywa Pomoc. I pamiętajcie, zapraszam was wszystkich na K115. Już kilku moich widzów tutaj widzę przyszło. Przyszedł Arek. No, widzę, że ładnie się rozwinął od wczoraj. Przyszedł tutaj Arek, Dodge i jeszcze jedna osoba, ale nie pamiętam niestety tutaj jak się nazywała. Bardzo przepraszam w każdym razie, że nie pamiętam. No i to jest właśnie pozytywne. Stworzyliśmy mocną gildię, nie wrzucając jakiejś super ilości kasy poza Kusem. Tyle, że Kus nie jest Polakiem. Ma 16 milionów mocy, jak widzicie, ale zobaczcie ilość kili. 2 miliony 800. A zobaczcie moją. Ilość kili, 5 milionów, prawie 300. Nie wiem jak tam ranking teraz w ogóle wygląda, muszę zobaczyć, zaczekajcie. Indywidualne, który ja jestem, 305, łe, spadłem, łe, to muszę nadrobić, tak nie może być. Okej, dobra. Teraz sobie wyślę na kolejną eksploatację. Chwila, tylko gdzie, dobra, może być, nie może być. Dobra, to weźmy sobie może farmę, o, bo z niej wypadają akurat zazwyczaj jakieś tam fajne itemy, zazwyczaj sporo tego leci, 3 godziny zbierania, tak trochę niezbyt, dobra, to w takim razie kopalnie, pójdziemy na kopalnię, tu sobie zrobimy niski priorytet, żeby po prostu najniżsi szli, no i niech sobie idą, no a tamci niech sobie zdobywają. Więc gierka fajna, grafika naprawdę mi się podoba. Trochę to jest denerwujące tutaj, tylko te czerwone tutaj tak jakby kropki. Fajne jest to, że dostałem, że ogólnie też się łączą tutaj premie do skórek, więc ja mam taki plus akurat w tym momencie, bo ja mam jedną skórkę stałą, mianowicie to ta mi wygasa za 5 dni, to mam na stałe tutaj. I daje mi to dodatkową ilość tutaj jednostek, które mogę
O, już 200 tysięcy, którą mogę po prostu szkolić. Więc nie muszę budować czegoś w rodzaju drugich koszar. No bo tutaj to się nazywa po prostu namiot wojskowy. Zamiast tego po prostu sobie dałem mennicę, żeby no po prostu szybciej się jednak mi tutaj szkoliły te jednostki, bo chcę, żeby się szkoliły szybciej. No i talenty będę teraz sobie jeszcze rozkładał dodatkowo pod szkolenie. Mam nadzieję, że dobrnę do tego punktu. Więc jeżeli chodzi o grę o tron, to tak to wygląda. Nie zapominajcie oczywiście o dołączeniu do grupy tutaj. Nie zapominajcie oczywiście o Discordzie, nie zapominajcie o Instagramie. I jakbyście chcieli i macie ochotę wesprzeć kanał, to oczywiście tutaj wszystko jest w opisie. Więc to by było chwilowo na tyle. Taki też sobie luźny odcinek. W razie czego niedługo zaczynam robić poradniki z tej gry. Będzie to całkowicie osobna playlista, poradniki do gry o tron. I jeżeli ktoś nie będzie ogarniał, no to w tym momencie po prostu będzie mógł sobie wejść i być może znajdzie w pewnym czasie coś idealnego dla siebie. Dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się, na razie i cześć.